A świadek, pan poseł, na moją pierwszą turę pytań, jak przytoczyłem pana wywiad z 27 grudnia 2021 na zadane to samo pytanie kilka godzin temu, powiedział, że nie było tego tematu na Komitecie Bezpieczeństwa. No to jak? 2 godziny temu pan zeznał, że nie było o tym dyskusji, a teraz pan mówi, że prawdopodobnie była dyskusja? Bo sobie w tej chwili przypomniałem, że taka sugestia... Okay. Sugestia, że coś na ten temat gdzieś na początku 2021 roku pan Stróżny mówił, ale... To posiedzimy jeszcze trochę, to pan sobie poprzypomina. To jest informacja... I przewodnicząca, prośba, żeby zwracać uwagę na takie niegrzeczne komentarze, no bo inaczej tego nie nazwę. To jest po prostu wybijanie z rytmu. Ale wybija pan z rytmu pana... Ja się nie przejmuję, no przecież wiem, z kim mam do czynienia. Ja też. Czasem też trzeba rozmawiać z ludźmi z tej niższej półki. Ja też, widzi pan? Też tak muszę, no. Też tak muszę. To jest dobrze, tak do mnie proszę. Bardzo proszę, szanowni panie. Jaśnie, panie Kaczyński, ale czemu pan ma te członki w głowie? Jeśli mogę. Bardzo proszę, pytanie zadaje pan przewodniczący Trela. Przecież to tak jest, no. Ale przecież jesteście, macie to napisane. Bardzo panie pośle, proszę, czyli żebym dobrze pana zrozumiał, że pan w ciągu tych 2 godzin odświeżył sobie pamięć i rewiduje to, co pan komisji powiedział 2 godziny temu, że nie było dyskusji i teraz nam pan zeznaje, że najprawdopodobniej była dyskusja. Nie. Czyli trzecia wersja. Jedna, nie żadna trzecia wersja, tylko powtarzam, ktoś mi to powiedział, ja to weryfikował. Kiedy panu to powiedział? W ciągu tych 2 godzin? Nie w ciągu tych 2 godzin, tylko dawniej, tylko człowiek nie wszystko pamięta. A kto panu to powiedział? Którego by tu wkopać? Ale nie. Pani przewodnicząca, niech pani zwraca uwagę, to jest naprawdę bardzo niegrzeczne. Ja temu panu już więcej na pytania nie będę odpowiadał. Ale pan nie może tak powiedzieć, więcej panu nie odpowiem. Proszę powiedzieć, kto panu powiedział. Proszę powiedzieć, kto panu odpowiedział. Ale ja myślę, że czas naprawdę już minął. Widzę, że pan poseł Trela się nudzi. Pan wyczerpał swój czas, to jest pierwsza sprawa, a po drugie sprawa. Ale pan nie jest od tego, żeby reglamentować mój czas w tej komisji. Proszę powiedzieć, kto panu powiedział. Nie odpowiem panu na to pytanie. Proszę powiedzieć, kto panu powiedział. No to może sobie pan prosić. Nie. Proszę powiedzieć. Nie. Panie pośle, to takie żarty to pan sobie może na klubie PiSu albo na Nowogrodzkiej stosować. Pan zeznaje pod przysięgą przed komisją, na komisji śledczej. I to jest konkretne pytanie. W kółko powtarzanie tego samego przez posła. Bardzo proszę, panowie.